Lada moment będziecie zmieniać opony na letnie, a to czas, żeby dokładnie doczyścić felgi. Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał. Obiecuję postarać się, żeby w tym materiale było samo mięso, więc krótko tylko o produktach, które będą niezbędne do doczyszczenia felgi, jak i opony. No i za chwilę przechodzimy do pracy. Od początku. Produkt do mycia wstępnego, produkt zasadowy. Może to być jakiś zasadowy wheel cleaner, może to być APC. Ja tutaj mam akurat TFR-a do mycia wstępnego i ten produkt wykorzystam, żeby po prostu zmyć ten pierwszy brud zarówno z opony, jak i z felgi. Dodam tylko, że w tym przypadku nie będę czyścił zdemontowanej felgi, ponieważ nie mam tutaj możliwości i czasu też, żeby to zrobić. Natomiast najlepiej, no wiadomo, ją zdemontować, żeby też od środka dokładnie doczyścić. Zobaczycie, że ta felga jednak no, nie pozwoli nam tak wejść do środka dokładnie i domyć. Dlatego tak ważne jest w tym teraz, okresie zmiany opon, kiedy te felgi będą zdemontowane, żeby poświęcić trochę czasu i to wszystko domyć. Dobra, mamy mycie wstępne, następnie. I tutaj zależy od zabrudzeń. Jeżeli te zabrudzenia, opiłki metaliczne są takie tylko z kilku miesięcy czy z sezonu, to spokojnie wystarczy Wam deironizer. Jeżeli felgi nie były myte przez długi, długi czas, tak jak te, jest to idealny egzemplarz do tego materiału, no to oczywiście kwas. Ja tutaj mam APC Sauer od Aquy, czyli jeden z mocniejszych, jak nie najmocniejszych kwasów dostępnych na rynku. Rozcieńczenie w zależności od zabrudzeń. Tutaj sobie przygotowałem 1 do 4, natomiast jeżeli są większe zabrudzenia, tu mam odlany czysty, czysty i też czasami go wykorzystuję, maczając pędzelek i doczyszczając. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejnym produktem do oczyszczenia felgi, czyli tej części lakierowanej, będzie Tar Remover. Tutaj mam D3 od InnovaCar i tym produktem też usuniecie ewentualne resztki po kleju, resztki kleju po ciężarkach. O, tak dokładnie. No i pamiętajcie, że felga to jest po prostu lakier, więc warto też ją na koniec wygninkować. Tym bardziej, jeżeli planujecie coś położyć, jakieś zabezpieczenie, więc tak samo poślizg, do tego glinka, raczej ta pośrednia albo nawet i twarda. Nie zapominajmy również o oponach. ADBL Tyrant Rubber Cleaner będzie tutaj niezbędny. No i po tym całym oczyszczeniu, co będzie dalej? O tym powiem Wam na koniec materiału, a teraz do roboty. Mycie wstępne zaczynam od zasadowego oprysku. W tym przypadku mam akurat InnovaCar Prewash. Jeżeli chodzi o rozcieńczenie, jeżeli wiecie, że robicie to tylko pod felgi, to możecie zrobić nawet 1 do 10. Natomiast ja tutaj mam wykorzystany roztwór, który używam również do lakieru, więc jest 1 do 30. Dajmy poleżeć 2-3 minuty i dokładne spłukanie. Teraz możemy przechodzić do konkretnej pracy. Pyłu z klocków hamulcowych jest tu bardzo dużo, więc szkoda lać deironizer. Oczywiście on też służy do rozpuszczania pyłu z klocków, ale jeżeli i tak z doświadczenia wiem, że tego typu zanieczyszczenia nie do końca pójdą ironem, to po co mam go zużywać? Po co mam go lać tak dużo, skoro jest dużo droższy od kwasu? W tym przypadku zastosuję kwas od Aquy, czyli APC Sauer. Rozcieńczenie, tak jak powiedziałem na początku, 1 do 4. Spryskujemy sobie tą felgę, a następnie cały brud wzruszam za pomocą gąbki. W trudno dostępnych miejscach możecie korzystać z pędzelków. Ja nie jestem fanem pędzelków bardzo twardych, są te z syntetycznym, grubym, twardym włosem typowo do felg, ale no, nie oszukujmy się, one po prostu rysują tą powierzchnię, więc ja tu zdecydowanie jestem przy tym naturalnym włosiu. Tylko dobrze go chwytam, żeby mocno tam zadziałać. Jeżeli chodzi o wnętrze felgi, to tutaj dłuższa szczotka. W tym przypadku mam akurat szczotkę z mikrofibry. Natomiast mogą to być też i szczotki nylonowe, ale też nie przesadzajcie z ich twardością, no bo to wszystko będzie powodowało rysowanie się felgi. Oczywiście ta felga akurat jest po renowacji, więc dużo jej już nie zaszkodzi, bo ta renowacja
jakoś tam została zrobiona, nie na super jakości. Natomiast na srebrnych z drugiej strony też nie widać aż tak tych zarysowań, ale one po prostu nie mają później takiej fajnej głębi, połysku. Ale na czarnych felgach będzie już dużo gorzej. Po rozcieńczonym kwasie większość zeszła, ale widzę, że jeszcze gdzieś w szczelinach i ogólnie na tej dużej powierzchni widać takie pojedyncze kropki, dlatego wjeżdżam z czystym kwasem Aqua APC Sour. Moczę pędzelek, nakładam i dodatkowo delikatnie wzruszam właśnie w tych wszystkich szczelinach. W oczach widzę, jak to wszystko zostaje usunięte. Od wewnętrznej strony felgi widzę bardzo duży zapieczony brud. I powiem Wam, że tutaj nawet ten czysty kwas ma problemy. Mocno tam wzruszam te zanieczyszczenia gąbką, pędzelkiem, ale to do końca nie idzie. Zobaczymy, bo wydaje się to być lekko kleiste. Być może jest to jakiś klej, smar i Tarent Glue puści te zabrudzenia, czyli produkt do usuwania smoły, ale to zobaczymy w dalszym etapie. A, i jeszcze jedno. Podczas pierwszego podejścia rozcieńczonym kwasem zapomniałem Wam powiedzieć, że na koniec spryskałem oponę ADBL-owym Tire and Rubber Cleanerem, dobrze wyszczotkowałem i teraz robię to ponownie. Uważam, że opona, przynajmniej tym bardziej tak zabrudzona, musi zostać wyczyszczona dwukrotnie. Teraz szybkie suszenie koła i mogę przechodzić do odsmalania. Nie widzę tutaj dużych grudek smoły, ale interesujące jest to zabrudzenie wewnątrz felgi. Ona jest takie lekko tłustawa, więc zobaczmy, czy tar z InnovaCard poradzi sobie z tym. Jeżeli chodzi o front, to spryskam sobie mikrofibrę i po prostu przetrę tą powierzchnię. Coś zebrało, widząc tutaj te zabrudzenia na mikrofibrze, ale tak jak powiedziałem, dużo tego nie było. Od wewnętrznej strony muszę trochę popracować i widzę, że trochę schodzi tego zabrudzenia, ale mimo wszystko jeszcze zostaje, więc za chwilę spłuczę to wszystko, tylko najpierw pamiętajcie, żeby po tarze zrobić zasadowy oprysk albo przemyć to szamponem, teraz spłukanie, no i spróbuję wjechać jeszcze raz kwasem, ale tym razem zrobię okład. Mikrofibra nasączona w czystym kwasie APC Sour od Aqua i pozostawiam tam na 2 minuty, też nie przesadzajcie z tym czasem, no bo jest to bardzo mocny kwas. Teraz trochę wypracuję i widzę, że większość zeszła. Zostały jakieś 2-3 kropki, ale być może to jest w ogóle tam odprysk. No nie widzę tak naprawdę, już mówiłem Wam na początku, że felgi powinny zostać zdemontowane i wtedy możemy idealnie wszystko doczyścić. Na sam koniec jeszcze raz umyję zasadowym opryskiem, spłuczę tą powierzchnię, no bo w końcu był zastosowany mocny kwas i zrobię jeszcze glinkowanie. Tak. Ponieważ mamy do czynienia z lakierem, ja czuję tutaj pewne szorstkości. Widzę jeszcze jakieś kropeczki zanieczyszczeń, przypuszczam pozostałości po zanieczyszczeniach metalicznych. Nie będę już tutaj po raz kolejny wjeżdżał kwasem. Glinka powinna sobie z tym poradzić. Twardość średnia albo w ogóle twarda, do tego poślizg i jedziemy. Czuć, że powierzchnia felgi staje się bardzo gładka i schodzą te pojedyncze kropeczki. Teraz felga jest przygotowana idealnie. Finalne osuszenie, no i możemy przejść do zabezpieczenia. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że zabierzecie się dzięki temu za doczyszczanie felg i przygotujecie je jak najlepiej na ten letni okres. Nie zapominajcie, żeby od razu może ogarnąć te felgi po zimie. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, tutaj wosk, no nie do końca. Może być, ale to nie będzie nic ultratrwałego. Warto zainwestować przynajmniej w jakiś dobry polimer, jak na przykład, nie wiem, Sonax Netshield, albo w roczną powłokę typu Gion Camcoat, albo po prostu pójść już w powłokę do felg. Nie macie się co martwić, jeżeli chodzi o trudności w aplikacji. Spokojnie dacie radę, tym bardziej na srebrnej feldze. Jeszcze jedno. Mamy do czynienia z lakierem na feldze, więc jak najbardziej zasadne jest też spolerowanie tej powierzchni. Oczywiście, jeżeli macie chęć, motywację, takie potrzeby, oczywiście trzeba mieć też dostęp do jakiejś mini maszynki, ewentualnie chociaż ręcznie ją przepolerować za pomocą właśnie aplikatorka i jakiejś pasty finiszowej, bądź też cleanera. No i na koniec jeszcze dressing na opony i będzie lalka. Jeżeli już przygotowaliście swoje felgi,
to dajcie znać, co zrobiliście, jakie produkty użyliście. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że ten film będzie przydatny. No i zachęcajcie również swoich znajomych do obejrzenia tego materiału i przygotowania swoich autek na sezon letni 2024. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!